Zapowiedzieli GTA 6. Od tego czasu czekam i czekam na premierę. Dzień w dzień. Doczekać się nie mogę. Chwilami zastanawiam się, jaki sprzęt udźwignie taką grę jak szóstka. Niedługo ma... O, siemano Kamil, co tam? Siemano Kamil, wiesz co, słyszałem, że chciałeś sobie pograć w GTA 6, ale to chyba jeszcze trochę czasu, no, zanim będzie można. Zgadza się. A wysłałem ci bardzo fajną maszynkę, na której możesz sobie potestować jeszcze GTA 5 na modach, które są dostępne w sieci. Czekaj, wysłałeś mi komputer, tak? Czy ja dobrze usłyszałem? Tak, wysłałem ci komputer, on chyba powinien już być u ciebie nawet. Co jest grane? Okej, ale co to za komputer, ty? Powiedz coś więcej o nim. To jest całkiem mocna maszynka, topowa maszyna AMD, masz Radeon na RX 7900 XTX w wydaniu Asus TUF, także bardzo fajna karta. W ogóle cały komputer jest w tym fajnym wydaniu Asus TUF, czyli twarde podzespoły, a do tego masz tę topową, najmocniejszą w tej chwili kartę graficzną AMD, która uciągnie wszystkie gry, właściwie nie tylko GTA 5 na modach i GTA 6 w 4K na najwyższych ustawieniach i tak dalej, plus masz jeszcze bardzo fajny, najmocniejszy właściwie można powiedzieć pod gry procesor AMD Ryzen 7 7800X3D. Widzowie, słyszeliście to? Ale kurczę, nie wiem, do mnie chyba gwiazdka przyszła spóźniona. Kamil, ja nie wiem jak ci mam dziękować, ale chętnie przetestuję ten komputer. Na pewno musicie sprawdzić jak Kamil składał ten komputer, bo składałeś go, prawda? Ale przed świętami specjalnie dla Kamila go składałem. Materiał jest u mnie na kanale, możecie zajrzeć. Sprawdzajcie, a ja widzowie, no muszę faktycznie naszpikować ten komputer modyfikacjami graficznymi do GTA i sprawdzić, czy faktycznie jest taki mocny jak mówi Kamil. Serio stoi przed drzwiami, tak? Powinien. Widzowie, zaraz wracam. On serio to zrobił. Komp czekał przed drzwiami i to widzowie nie byle jaki komp. Kamil jednak chciałbym zasłużył na korzystanie z niego i nie zamontował jednego elementu. Karty graficznej. Ej, ale... Patrzcie na nią. Także Kaluch w tle instaluje kartę i to chyba dobry moment, żeby opowiedzieć wam więcej o moim nowym komputerze. Zaczynając od gwiazdy odcinka, na pokładzie mam kartę graficzną Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition. Potężny 24-gigabajtowy potwór sunący z niezwykłej wydajności. Karta obsługuje m.in. technologię FSR, która znacznie poprawia wydajność w grach. To miód na moje uszy. Widzowie, to jest coś, co chciałem właśnie usłyszeć. Naprawdę pięknie się prezentuje, ale jest też okazała, jest naprawdę potężna, trzy wielkie wentylatory robią robotę. No ale nie ma co się dziwić, to jest sprzęt, który potrzebuje wydajnego chłodzenia. Do tego procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, osadzony na płycie głównej Asus TUF Gaming X670E. No i mamy jeszcze pamięć RAM. Patriot Viper 32 GB 6600 CL36. To wszystko, widzowie, brzmi naprawdę potężnie. Ale czy ten komputer zda egzamin w praktyce? Czy położą go mody do GTA 5? Dzisiaj chcę stworzyć własny GTA 6, więc już go biorę, widzowie, do pokoju i testujemy. Na szczęście mam kozak obudowę, dzięki której łatwo mi go przenieść. I to wszystko przez te dwa wygodne uchwyty. To jest w ogóle game changer. A ta obudowa to Asus TUF Gaming GT 502, jakby ktoś z was pytał. No i elegancko, misja udana. Testujemy, widzowie. Moi drodzy, komputer zainstalowany, już jest na moim biurku i jestem w GTA 5, moi drodzy. Tak jak słyszeliście, dzisiaj pokażę wam najlepsze modyfikacje graficzne do piątki, stworzę jedną swoją customową modyfikację i w sumie polecę wam, a także pomogę zainstalować, jakbyście chcieli. Wszystko w opisie, moi drodzy, dlatego skrobicie łapę w górę, jak chcecie swoje GTA zboostować, albo jak generalnie lubicie odcinki tego typu. Zawsze jak mam fajny sprzęt, testuję modyfikacje i sprawdzam update'y, jakie się pojawiają w świecie moderskim. Dzisiaj, widzowie, dokładnie tak jest, Trevor się dotyka za jajca, a za nim, jak widzicie, tornado. Takie efekty tylko na specjalnych modach graficznych, które wgrałem. Dzisiaj w odcinku będą trzy duże paczki modyfikacji graficznych. Każdą modyfikację postaram się omówić, zobaczymy jakie ma mocniejsze strony lub słabsze i wy w komentarzach wybierzecie, która paczka jest najlepsza. A na koniec połączę wszystkie trzy w jedną i jak nie wybuchnie komputer, to będzie bardzo dobrze, ale komputer ma mocny, więc
raczej nie powinno się to zdarzyć. Podłączyłem sobie nawet pada, żeby elegancko, widzowie, tak jak na tych filmikach, pokazywać wam, jak to wygląda. No mój świat wygląda dzisiaj niesamowicie i zaczynamy od Natural Vision Evolved, czyli modyfikacji, której używam też na 5M-ie. Nie wiem, czy widzieliście, ale za mną tutaj stworzyło się tornado i przez jakiś czas było. To też jest efekt, który został dodany. To jest Natural Vision Evolved ze wszystkimi możliwymi add-onami, takimi jak na przykład, widzowie, customowe drogi, wolumetryczne chmury i wiele, wiele więcej. Wszystko to, moi drodzy, jest wgrane. Zobaczymy, jak to wygląda. Już w zasadzie widzimy, że no na Extra Sunny wygląda to naprawdę, widzowie, bajecznie. Jeśli chodzi o wydajność, bardzo dobra. Z tego, co widzę, to mam stałe 95 FPS-ów. Wgrałem też addonowe lasy, które są totalnie słabo zoptymalizowane i zawsze na każdym komputerze mi muliło. Zobaczymy, jak poradzi sobie mój nowy komp. Także, moi drodzy, no czas przystąpić do testu. Będziemy oceniać w skali pogoda, tak sobie zapisałem, jakość tekstur, nocne odbicia i wybuchy, bo w sumie czemu by sobie coś nie porozwalać dzisiaj. Mała ciekawostka, góra Chiliad na tej paczce modów, widzowie, jest ośnieżona. Nie wiem, czy wy to widzicie. Zobaczcie na to, podlecę sobie bliżej. Normalnie śnieg na górze Chiliad. Tego w GTA nie grali nigdy chyba. Ale zobaczymy, jakiej jakości jest ten śnieg. Choć wygląda dobrze, ktoś pokolorował górę Chiliad, moi drodzy. Normalnie patrz tu, spadł śnieg. I z oddali wygląda to szczerze przegenialnie. Przez to, że to moje GTA jest naszpikowane modyfikacjami, są też pewne elementy minusowe, jak na przykład dziwna poświata, która unosi się nad drzewami, jak widzicie. Teraz pan montażysta wam zbliżył. Taka czarna poświata jest zastanawiająca, ale dobrze, zróbmy najpierw test, moi drodzy, pogodowy. Mam tu śmigłowiec, więc ja sobie troszeczkę podlecę wyżej, żeby to lepiej wyglądało. Jeśli chodzi o płynność, to ta paczka, którą tutaj wgrałem, którą swoją drogą też macie w opisie, dokładnie macie rozpisane, co jest wgrane, działa na tyle płynnie, że normalnie mógłbym to sobie zostawić na jakieś stanty czy inne serie, które wymagają mocnej płynności, prawda? No ale dobra, a mamy clouds, dobra, sprawdźmy, jak wygląda Extra Sunny. Szczerze, nie podoba mi się Extra Sunny za bardzo na tej paczce modyfikacji. Clear, jakieś tu chmurki się pojawiają. Clouds wygląda najlepiej, bo generują się te chmury, które wgrałem. Smog, no to mamy taki smog. I szczerze, przy tym addonowym lesie nie wygląda to jakoś spektakularnie. Fogi jest dosyć zastanawiające, widzowie. Zobaczcie na to, no szczerze, fogi, myślałem, że będzie lepiej wyglądać na Natural Vision Evolved. Jeśli chodzi o płynność, no to u mnie, moi drodzy, wszystko bangla pięknie, ale ta mgła jakby się, nie wiem, nie renderowała tak, jak powinna. No dobra, lećmy dalej. Overcast. A, overcast jest zawsze mocną stroną, moi drodzy. Jeśli chodzi generalnie o mody graficzne do GTA, ten overcast zawsze wygląda genialnie, nie? No zobaczmy, jak wygląda deszcz, bo to też pewnie część osób się będzie zastanawiać. No z powietrza? Tak sobie, tak sobie. Zobaczmy, jak to wygląda z poziomu lądu, bo może faktycznie, moi drodzy, to powietrze, no nie do końca służy tej paczce akurat modyfikacji. Grałem również addonowe kałuże, motion blur, wszystko to macie, moi drodzy, rozpisane i światła, które też się rozpraszają jakoś inaczej niż w podstawce. No i wygląda to całkiem, całkiem git. Jeśli chodzi o preset, jaki używam, to są to presety od Intera, które możecie dostać na jego Patronie. I jest to, moi drodzy, NVE Cinematic, którego używam dzisiaj, zreloaduję go sobie jeszcze. Poza tym, że jak zainstalujecie sobie na przykład taki Natural Vision, musicie również pomyśleć o presetach, które zmieniają troszeczkę jeszcze wygląd, bo sama vanilla jest w porządku, ale jak sobie dorzucicie taki presecik, no to wygląda to wszystko jeszcze lepiej. Światła rozpraszające się w samochodach, całkiem spoko. Teraz w mieście powinniśmy zrobić to samo, co na wsi, czyli wrócić do tej ładnej pogody. Tutaj, moi drodzy, clear, no ten cloud. Liczę na cloud, że tu będzie mocno to wyglądać, aczkolwiek zaraz po burzy chyba te chmury się tak nie renderują szybko. No kałuże wyglądają na pewno dobrze. Jeśli chodzi o tą paczkę, jest ona największa, bo Natural Vision Evolved, czyli paczka modów, którą mam teraz, plus dodatki, czyli na przykład customowe drogi, waży 8 GB. Co już na samym starcie sprawia, że ta modyfikacja jest najcięższą modyfikacją, którą dzisiaj pokażę. Bo oprócz tego Quant V, który zaraz wam pokażę, także Chromatics, czyli dwie inne paczki, dla porównania ważą około 100 MB, a Natural Vision waży 8 GB. To pokazuje, ile tu jest, moi drodzy, zmian. No są zmienione tekstury, no wszystko wygląda naprawdę pięknie, jak się tak przyjrzycie, to nawet jakość trawy, nie wiem, jakość tych dróg, to wszystko, widzowie, no jest przepiękne. Twarze postaci są też zremasterowane. No i właśnie drugim naszym aspektem jest jakość tekstur, ale tak kończąc na tej pogodzie, jeszcze over.
Overcast zobaczę. No Overcast w mieście to zawsze jest, moi drodzy, ja mam słabość do tej pogody w mieście. Jeszcze po burzy, jak są kałuże na ulicy, nie? No wygląda to naprawdę ładnie. Płynność, moi drodzy, perfekcyjna. No mój komp daje radę. Ale jak się ma Radeona RX 7900, moi drodzy, XTX, to co może pójść nie tak, no? To też ta karta do zadań specjalnych, jak widzicie, radzi sobie pięknie. Teraz przejąłem pada i patrzcie na tym blurze, jak może się fajnie pokręcić, jak na tych filmikach. Wiecie, co jest piękne? Że kiedyś Natural Vision, moi drodzy, tak 2-3 lata temu, jak testowałem na innych sprzętach, to zawsze lagowało. Zawsze to było takie, wiecie, że wow, ładnie wygląda, ale laguje. A teraz wreszcie mogę, mam 120 FPS-ów w środku miasta. I wreszcie technologia też poszła do przodu. Optymalizacja przy okazji tych modyfikacji, no bo to są modyfikacje fanowskie, również poszła do przodu, że to wszystko łączy się teraz w piękną całość. Wszystko to, moi drodzy, zaczęło naprawdę dobrze działać i można się cieszyć GTA, które wygląda jak GTA 6. Ja zawsze to będę powtarzał, bo naprawdę porównując do wanili GTA 5, to co mamy tutaj, to jest, moi drodzy, niebo a ziemia. Swoją drogą, napiszcie mi w komentarzach, jakie według was mogą być przybliżone wymagania sprzętowe pod GTA 6. Jestem ciekaw. Wersja PC to jeszcze trochę poczekamy na nią, ale możecie napisać tak z ciekawości. Jak się ktoś zna, chętnie przypnę serduszko. Samochody wyglądają nie aż nienaturalnie, moi drodzy, czysto i pięknie. No i o tych teksturach już wcześniej powiedziałem, że widać tutaj, że jest wiele tych tekstur zmodyfikowanych, dlatego duży plus dla NVE. Jak już pokażę wam wszystkie te modyfikacje, to sobie porównamy, ale zobaczmy na razie jeszcze, będąc na NVE, jak wygląda noc. O kurde, ciemno, ale te światła, co jest? Ej, mocne. Światła są naprawdę turbomocne. Takie serio, moi drodzy, rozpraszające się. Zobaczcie, jeszcze jak się odbijają od... No powiem szczerze, wygląda giga mocno, nie? Ale będąc na najbardziej rozświetlonej ulicy, możemy dostrzec, że jest tu dosyć ciemno. Powiem szczerze, że strasznie ciemno. Nie wiem, czy to wina presetu, który nałożyłem, raczej nie. Wina to jest generalnie modyfikacji. No na NVE noce są dosyć ciemne. Możliwe, że jest jakaś modyfikacja wprowadzająca troszeczkę, moi drodzy, rozjaśnienie tej nocy, ale no, wow, aż się nie spodziewałem. Wrzuciłem burzę i wbrew pozorom trochę się rozjaśniło. To dlatego, że pioruny strzelają, to raz, ale tam piorun strzelił, ale jakoś tak ogólnie się jaśniej zrobiło. Powiem tak, NVE, jeśli chodzi o płynność działania, jeśli chodzi o noc i to odbijające się światło od kałuży, nie wiem, czy pozostałe dwie paczki modów są w stanie przebić to, co się dzieje tutaj. Wygląda to, kurde, przemocarnie i te pioruny strzelające, nie? Dobra, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Są customowe wybuchy, tak, i chyba pod... O kurde, ktoś mi przejechał. Podmianka ognia również występuje, ładnie ten ogień wygląda. Szybko gaśnie, co prawda, chociaż nie, nawet szybko nie gaśnie, ej. Przyjemnie, aczkolwiek nie jest on tak jakiś ultra realistyczny, nie? Pyk. O, to akurat było ładne. Ulala. Nie myślałem, że będę miał pościg policyjny. Zobaczmy to jeszcze w dzień. Wow, no dobra, te wybuchy fajne. I ta pogoda też taka ciekawa. Clearing włączyłem teraz, czyli przejaśnienie po burzy. Zobaczcie, jakieś tam nawałnica idzie w tamtym kierunku. Tu już się niebo przejaśnia. Ładnie dopracowane. No ale dobra, NVE mamy. Zobaczmy, co prezentują inne, troszeczkę lżejsze modyfikacje pod względem rozmiaru. Może się okazać, że prezentują podobny poziom. Przełączyłem się na Quanta. Quant V to również bardzo popularna paczka modyfikacji graficznych do GTA. Tak samo jak i Natural Vision jest płatna, aczkolwiek Natural Vision ma też darmową wersję. Natomiast Quant jest w 100% płatny. Czy warto wydawać na niego prawie 5 dych? Zaraz się przekonamy, widzowie, zobaczycie sobie porównanie. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to brak czapy lodowej na górze Chiliad. Ale mam też cinematic paski, bo wgrałem sobie taki oto preset. Mogę oczywiście zmienić ten preset i dać sobie Quant Basic, bo taki również istnieje. Ale jakoś mi się podoba ten cinematicowy. Skoro go mamy, to możemy z niego skorzystać. Jeśli chodzi o płynność, no jestem przy addonowym lesie, który, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo zżera zasoby. Mamy stałe, moi drodzy, 80 FPS-ów, mamy blura, który powoduje też, że to wszystko płynnie się tutaj nam rozmywa. Wchodząc do lasu też mamy, moi drodzy, bardzo dobrą wydajność. No komputer daje radę mocno. No dobra, ale moi drodzy, czas chyba sprawdzić. Kurde, to jest dziwne. To jakaś strasznie, zobaczcie, słabej jakości. Ha, to są tekstury nocne? Śmieszne na tym kłancie, okej. To chociaż to wygląda całkiem przyjemnie, jak już jest taki półmrok. Mimo wszystko, dobra, dajmy szansę kłantowi. Jeśli chodzi o pogodę, mamy ekstra sany, mamy, moi drodzy, clear, który wygląda dużo lepiej niż ekstra sany. Z tego, co widzę, te chmurki są takie przyjemniejsze, bardziej realistyczne. Clouds, ooo, clouds jest taki, moi drodzy, trochę mroczny.
Zobaczcie, dużo ciemniej to wygląda, ale całkiem nieźle. Smog, no smog kiepski jak na NVE, za to fogi troszeczkę chyba lepszy, aczkolwiek no... jeszcze to nie jest to, czego szukam, nie? Overcast, no overcast genialny. Overcast to jest genialna pogoda do shaderów, swoją drogą, patrzcie jak to siedzi. Można normalnie nagrać serial w GTA. Deszcz? Przetestujmy. Wow, i ten deszcz wygląda chyba trochę lepiej niż nam NVE. Przynajmniej w miejscu, w którym jestem, czyli gdzieś, moi drodzy, w okolicach Alamosi, nie? Patrzcie na to. Mocne. Jeśli chodzi o burzę, przetestujmy burzę, bo to może nam dużo powiedzieć. No burza też, kurczę, klimat powoduje. Mam wrażenie, że te pogody lepsze ma Quant. Mimo tego, że waży raptem 100 MB, widzowie, nie obciąża praktycznie w ogóle komputera, no to ta kurczę, burza wygląda naprawdę dobrze. Realistycznie, na pewno bardziej realistycznie niż na NVE. Jestem w mieście, to samo zrobimy tutaj, przetestujemy. Extra Sunny, kurde, może jednak nie wygląda tak źle. Bardzo mnie ten Quant zaskakuje, widzowie. Może te cinematicowe paski też trochę robią takiego, dają takiego vibe'u, ale generalnie, wow, wygląda to dobrze. Sprawdzajmy. Clear, no to całkiem spoko. Clouds, to jest ten taki mroczny. To jest troszkę mroczniejsza paczka, nie? Teraz sprawdzamy, jak to w mieście siedzi, jak to generalnie tu wygląda. Fogi, no fogi w mieście wygląda klimatycznie. Wygląda dużo lepiej niż na wsi, niż na takich terenach pozamiejskich. Overcast, podejrzewam, że będzie moim ulubionym, tak jest. No kurde, te światła troszkę inaczej reflektują, jak widzicie. Kurde, wyłączone są. A nie, możesz włączyć. Tak wyglądają włączone światła, tak wyglądają wyłączone. Nie rozpraszają się tak ładnie jak na NVE. Mimo wszystko, na przykład ja, mając 10 minut temu NVE, widzę znaczną różnicę na korzyść Quanta. Mimo tego, że tekstury nawet są stokowe z GTA 5, jakoś wyglądają tak, kurczę, inaczej. Pasują. No dobra, ale włączmy deszcz w mieście, albo przejdźmy od razu do burzy. O kurde, burza jest ciemna strasznie. I to światło jakoś tak inaczej się tu rozprasza. No to światło nie rozprasza się tak ładnie. Jak widzicie, są pewne bugi świetlne, jak patrzycie na samochody. Nawet bym powiedział, że dosyć mocno się to buguje. Ale ta burza do jakiegoś serialu takiego kryminalnego w GTA, czy jakiejś klimatycznej serii roleplayowej. Może coś pomyślimy, widzowie, o takim serialu. Naprawdę to siedzi, nie? I to wygląda uber realistycznie. Nie obrażę się jak Miami, aka Vice City w szóstce będzie w momentach burzowych wyglądać podobnie, bo naprawdę to siedzi, nie? Już nie mogę doczekać, jak pomieszam wszystkie, widzowie, te shadery za moment. Jeśli chodzi o aspekty pogodowe, wygrywa dla mnie Quant i to jest duży plus dla Quanta. Kolejną kategorią, jaką sobie tu napisałem, czyli jakość tekstur. No, jakość tekstury jest, moi drodzy, stokowa z GTA 5. Nie ma tu żadnych addonowych tekstur. Trawa wygląda dosyć średnio. Dużo lepiej wygląda na NVE. No, te drogi jednak robią robotę, jak są addonowe, więc tutaj na korzyść NVE+. Nocne odbicia. No, ta noc wyglądała kiepsko na NVE. No, tu wyglądałaby fajnie, gdyby nie ta dziwna tekstura. Co to jest? Czemu autor tej modyfikacji wrzucił jakieś takie dziwne, tandetne tekstury na niebo, co? Nie jestem w stanie tego zrozumieć, widzowie, bo jakby nie patrzeć na to niebo i gdyby nie te lampy bagujące się w samochodach, no to jakość odbić jest dużo lepsza, nieporównywalnie lepsza. Patrzcie nawet na tego LEDa tutaj niebieskiego, jak on pięknie rozprasza światło. Quant ważący 100 MB, moi drodzy państwo, przypominam. No rozmiar też zdecydowanie przemawia za Quantem. Te odbicia? Wow. Dobra, puszczam deszcz, żeby było ok. Bo już stuprocentowe. Mam nadzieję, że teraz, o. A, dobra, bo przecież jak zmienisz pogodę, to znika to dziadostwo. Ej, Thunder. Ale to siedzi. Oh my god. Ja mam stałe, moi drodzy, 85 klatek. No pięknie się gra, bardzo płynnie. Nie, no, noc w Quancie? Top, top, dużo lepsza, co jest? Jakie pioruny realistyczne. Widzowie, to jest GTA 6 czy co? Zrobiłem sobie własne GTA 6, nie? Jadę na tą ulicę, gdzie najwięcej świateł jest. Nie wiem, co ja za cyborga komputer dostałem, ale jeszcze raz, ani razu mi nie wywaliło GTA. Zawsze przy modyfikacjach graficznych wywala na potęgę. Dzisiaj sobie, moi drodzy, pykam, tepam się po mieście i nic, nie? Coś pięknego, kurde. Wow. Wow, patrzcie na tą kamerę, nie? Co jest? Czy to jest trailer szósteczki? No tak to wygląda trochę. Dajmy Rain, bo Rain troszeczkę nam pojaśnił jeszcze bardziej to wszystko, zobaczcie. Jeszcze lepiej to wszystko reflektuje tutaj, nie? Dobra, ostatni test. Wybuchy, tak zwane. No i tutaj wybuchy chyba raczej będą, tak, przemawiać za NVE, są minimalnie efektowniejsze. Aczkolwiek, czy te wybuchy to jest jakiś wyznacznik, widzowie? No wygląda to całkiem poprawnie, jest to stokowy ogień z GTA, widać, że na NVE był podmieniony, ale...
według mnie, no nie wiem, bardziej za mną przemawia mimo wszystko Quant na tą chwilę. Patrząc po tym, że mało waży, patrząc po tym, jak odbija światła, że te noce są naprawdę przyjemne. Światła policyjne można jeszcze zobaczyć, jak wyglądają. No też lekko zbagowane, ale tragedii nie ma. Quant troszeczkę mroczniejszy, jak tak sobie lecę, więc jeśli masz ochotę swoje GTA przerobić na taki bardziej ciężki klimat a la Red Dead Redemption 2, to Quant V jest idealnym presetem i modem graficznym dla ciebie. Te odbicia też przepiękne. Naprawdę, wow. Dla mnie, jak na razie, Quant lepszy od NVE. Wersja na 5e ma NVE, różni się od tej na singlu, a dzisiaj testujemy singla, dlatego Quant, you stole my heart. I moi drodzy, ostatnia modyfikacja graficzna, jaką dzisiaj przygotowałem, nosi nazwę Chromatics i również jest płatną modyfikacją. No pierwsze, co rzuca mi się w oczy, duże podobieństwo do Reduxa. Kiedyś Redux wyglądał bardzo podobnie, przynajmniej to niebo. Takie najbardziej candy shadery z tych wszystkich. Czy one są realistyczne? No, póki co w miarę tak, no ale są takie najbardziej przekolorowane, jak widzicie, nie? I też czuję, że wydajność jest najsłabsza z nich wszystkich. Mimo to mój sprzęcior daje radę. Mam 80, tak do 70-80 FPS-ów, co jest dobrym wynikiem, ale jest to najniższy wynik spośród całej trójki. Klasycznie zobaczymy sobie, jak wygląda każdy wariant pogodowy na tej paczce shaderków. Przyspieszę sobie, żeby zobaczyć, czy ten blurek też fajnie działa. Nie ma do nowych dróg, drogi są oczywiście stokowe z gry. Modyfikacja też waży około 150 mega, więc jest to dosyć mało, nie? Mimo to naprawdę to wszystko ładnie się łączy, że grywając już sobie taki modzik, no już to GTA wygląda, moi drodzy, dobrze, bardzo dobrze. Odbicia samochodów, z tego co widzę, są najsłabsze, albo można powiedzieć, że nawet brak jest tych odbić, ale tutaj całe te tereny wyglądają bardzo obiecująco i tak w moim stylu, ja lubię takie shadery candy, nie? Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda na innych pogodach. Clear, o kurde, clear, no nie jest wcale takie clear, można powiedzieć, że wyrosły nam, moi drodzy, chmury dodatkowe, które też są całkiem przyjemne, no, ładnie to wygląda. Clouds, no i tutaj mamy już trochę większe zachmurzenie. Samolot tam lecący fajnie wygląda. Pół nieba zachmurzone, pół nie. Całkiem w porzo, ale trochę ciemno. Smog, no ten smog wygląda tak średnio na jeża, bym powiedział. Fogi, mgła też mi się nie podoba. Taki stary trochę zombie mode. Overcast, czy uratuje? No najsłabiej wyglądający overcast ze wszystkich, mam wrażenie. Taki nijaki trochę, taki jak wanila stokowa w GTA po prostu. Deszcz, no czegoś mi tu brakuje w tym, moi drodzy, Chromaticsie. Mam oczywiście presecik, jak sobie zobaczycie, Inter Chromatics 2023 Reshade Preset. Także, no, wszystko tutaj, moi drodzy, zaaplikowałem tak, jak powinienem. Te refleksy drogowe, całkiem ciekawe. Founder, jak wygląda burza. Ta pogoda najsłabsza chyba z tych wszystkich. Aczkolwiek ta pogoda Extra Sunny turbo mi siedzi, bardzo ładna. Trochę przekoloryzowana może faktycznie, ale wygląda dobrze. Jeszcze jak się tu jakieś chmurki nam zrespią, no akurat teraz jak na złość nam się nic fajnego nie respi. O, no to tutaj, powiem szczerze, ta ulica wygląda realistycznie. Fajnie to wygląda. Minusem jest oczywiście to, że są stokowe tekstury, więc drogi, moi drodzy, będziecie mieli takie jak w GTA sprzed 10 lat, bez żadnych zmian. Gra już jest tyle lat na rynku, że fajnie, jak moderzy graficzni też dorzucają w pakiecie właśnie customowe drogi, przez co no wygląda to wszystko o niebo lepiej. Ta trawa taka prześwietlona, no mocno przekoloryzowany, mam wrażenie, mod graficzny, ale jak tak sobie jadę przez miasto i patrzę tutaj nawet na podglądzie na OBS-ie, wygląda całkiem nieźle, no. Wszystkie one wyglądają całkiem nieźle. Zaraz je, moi drodzy, pomieszamy i zobaczymy, co to będzie. Wszystkie trzy wgram jak jeden mąż na jedno GTA i zobaczymy, co się wydarzy. Rozpędzę się tak trochę szybciej, żeby zobaczyć, czy ten blur, jak on działa. Całkiem spoczko, nie? Tak się przyjemnie bardzo rozmazuje. No te budynki fajne, no jakbym... To jest drugi, trzeci sezon PZ-a. Prawdziwe życie u mnie na kanale. Takie shadery właśnie były mile widziane. A może ten wam się najbardziej podoba? Dajcie znać w komentarzach, bo to wy wybieracie ilością głosów i ilością komentarzy ten najlepszy preset odcinka, nie? Shader bardziej, mod graficzny, co ja gadam. Ale tak trochę wydajnościowo, moi drodzy, lipa lekka, no. Widać, że nie jest tak zoptymalizowany jak pozostałe. Policja mnie goni. Te tekstury, no, dużo gorsze niż w NVE, no i bardzo podobne jak w Quancie. Tu się nic nie różni, Quant od Chromaticsa. No dobra, mam pościg, spoko. Chciałbym Thunder sobie wrzucić i chciałbym sobie dać noc. Zobaczcie, jak wygląda noc. O, klimacik, takie żółte lampy bardzo charakterystyczne nam się tutaj pojawiły. Te lampy policyjne też fajne, ten blur bardzo przyjemny. Dodają takiego efektu filmowości, nie? Ładnie to wygląda, ładnie. Światła, no spoko, tyłka nie urywają. Zobaczymy, jak wygląda moja ulubiona ulica do testów. No, dużo lepiej niż NVE. Porównywalnie do Quanta, bym powiedział. Jeszcze mój ostatni test. Zobaczymy. Uwaga.
Tutaj też addonowych płomieni nie ma, ale odbijają się te światła tak przyjemnie, te żółte, że po prostu ten ogień wygląda dużo lepiej niż na Quantzie i dużo lepiej niż na NVE na moje oko. Bardzo przyjemne noce są na tej paczce modyfikacji, więc jak dużo gracie noce i lubicie nocną jazdę w GTA, to ta paczka jest jak najbardziej dla was. Podsumowując te trzy paczki, na pierwszym miejscu dla mnie Quant, na drugim NVE, na trzecim Chromatics mimo wszystko, bo jednak NVE broni się addonowymi teksturami, Quant zaskoczył mnie pogodą, generalnie klimatem. Każda z tych paczek ma swoje plusy i minusy w sumie, no ale dobra, czy da się połączyć je w jedną całość? Nikt tego nie testował, spróbuję to wszystko nałożyć na siebie i zaraz do was wracam. Co ja narobiłem, widzowie? Pomieszałem trzy modyfikacje graficzne i szczerze, wydajnościowo jest całkiem nieźle, myślałem, że będzie dużo gorzej, ale są jakieś dziwne anomalie, ja nie wiem, czy to jest burza piaskowa, to co ja widzę, czy to jest jakiś bug graficzny. W każdym razie mamy tekstury z NVE, jak widzicie, coś dziwnego leci przez drogę, mam wrażenie, że to jakaś burza piaskowa. Addonowe drzewa z NVE, tekstury z NVE, piękną noc, liczę na to, z Quanta i kilka elementów z Chromatixa. No dobra, tylko tak, no już czuję, że te FPS-y, moi drodzy, troszeczkę spadają. Nie wiem, co to jest jakiś bug zdecydowanie graficzny, no bo zobaczcie, nie powinno się to tak dziać, chyba że tego w mieście nie ma, tutaj po prostu panuje burza piaskowa. No zobaczcie, z drugiej strony tak to wygląda, jak widzicie, czapa lodowa wróciła, no ale dobra, zobaczmy, jak może wyglądać pogoda. Jezus, jak ta gra wygląda, co jest? Clear, mamy tak, clouds, nie wiem skąd te, nachłodzą się chmury na chmury, patrzcie. O kurde, smog, może kurde wspólny smog spowoduje, że to będzie wyglądać dobrze. No nie no, to coś żółte się, moi drodzy, przemieszcza razem ze mną, jest to dosyć zastanawiające. Fogi, overcast, o kurde, pomieszany overcast, overcast zawsze wygląda dobrze. I nagle jakoś optymalizacja wzrosła, lepiej to działa teraz, więcej FPS-ów mam, płynnie to działa przede wszystkim. Czemu ja patrzę w ogóle na podgląd zamiast na ekran? Dobra, deszcz, wygląda przemocnie, ale jaja. Burza, ciekawe skąd zapożyczona ta burza. Skąd, moi drodzy, jak myślicie? Który shader miał tu największy influence z tych wszystkich trzech? No, pioruny jak na NVE. Troszeczkę. Nie no, te tekstury drogi wyglądają mocno, ale odbicia mam wrażenie szwankują. Nie ma tych kałuż takich fajnych, nie? Światła też bardzo ładnie. O, rozproszone, ale trochę zbugowane, no bo jednak trzy wielkie modyfikacje graficzne, widzowie, wgrane. Mimo to, no kurde, działa to dobrze i przede wszystkim działa to. Jestem dumny z mojego nowego komputera, widzowie, bo normalnie wgrałem trzy potężne mody graficzne i wszystko bangla, nie? Jeszcze mam wgrany presecik. Zobaczymy, przerzucimy się, bo jestem na presecie z Quanta teraz, a przerzućmy się tak jeszcze szybciutko, na przykład na preset z Chromatixa. O, też ciekawie. I powiedziałbym, że nawet płynniej działa teraz gra. Czyli to kwestia, moi drodzy, presetów czasem. Patrzcie, pretek z Chromatixa wygląda genialnie. Dobra, i mamy jeszcze oczywiście NVE Cinematic. Oj, tutaj coś, widzowie, ewidentnie poszło nie tak. No, coś nam się zbugowało. Chwila prawdy, który z shaderów najbardziej wpłynął na nocne niebo? Uwaga, okej. Przyjrzyjmy się, ale to światło to się tu odbija, co jest? Powiem szczerze, nie wiem. Wyczuwam dużo z NVE i wyczuwam dużo z Quanta mimo wszystko. Ta noc jest bardzo podobna do Quanta, więc wydaje mi się nawet, że od Quanta dużo zapożyczone. O, mocno. Ale ta zmiana na Rain zawsze dużo dawała, a tym razem nic nie dała. Moja ulubiona ulica? Bardzo podobna do wersji wcześniejszych. Myślałem, że będzie troszkę lepiej, mając, moi drodzy, na uwadze, że to są trzy zmieszane paczki. Nie miałem okazji jeszcze pofruwać. No, dosyć mroczno jest, jak widzicie, na tej naszej dziwnej mieszance. Jeśli chodzi o wydajność, o kurde, wyskoczyłem sobie przez przypadek. Jeśli chodzi, widzowie, o wydajność, no to momentami i miejscami mam 80-90 FPS-ów. Przypominam, to jest pomieszana paczka. A momentami mam 30-40, więc różnice są ogromne i aż nadto duże, więc nie polecam generalnie instalowania tych trzech modyfikacji ze sobą, bo no, moi drodzy, że tak powiem, lipa trochę, nie? Tutaj może w mieście działa dobrze, ale jak wyjedziecie poza miasto, no to jest low. A ten overcast wygląda najsłabiej ze wszystkich overcastów. No i tutaj w lesie, tym strasznie słabym, zoptymalizowanym lesie, takie 30-40 FPS-ów, co jest w miarę poprawne, ale na poprzednich paczkach było tutaj znacznie więcej FPS-ów, jak miałem po prostu wgraną ją jedną, a nie trzy, nie? Więc no ewidentnie tutaj, moi drodzy, nie służy zmieszanie modów na wydajność w tym lesie addonowym. Oczywiście ten las również możecie sobie wgrać. On nie jest, że tak powiem, wymagany, ale no te
też dodaje klimatu, nie? No zresztą widzicie, że robi to robotę. Te kurcze tutaj trawy, te trawy też na pewno dużo żrą. I widać, że trawy są z NVE, bo są addonowe, nie? No ale patrzcie, jak to wygląda, kurde. Mocny temat, odbicie samochodów też przepiękne. No jest to, moi drodzy, naszpikowana modyfikacjami wersja GTA. Czy jestem w stanie coś osiągnąć lepszego? Raczej nie. Raczej to jest maks, jaki można osiągnąć, moi drodzy, przynajmniej ja nie potrafię wgrać niczego więcej, żeby to moje GTA wyglądało jeszcze bardziej efektowniej, żeby przypominało GTA 6. Czy stworzyłem własne GTA 6? Na swój sposób tak, ja się tak trochę czuję, widzowie. Natomiast was zachęcam do sekcji komentarzy. Napiszcie, jakie mogą być według was wymagania sprzętowe GTA 6, a także napiszcie, który z shaderów przypadł wam najbardziej do gustów. Pierwszy NVE, Quant V drugi i trzeci to Chromatics. A wszystkie szczegóły dotyczące tych paczek i to, co miałem wgrane, znajdziecie w opisie, także sprawdzajcie. No i oczywiście, moi drodzy, chciałbym bardzo podziękować marce Asus za to, że sponsorowała dzisiejszy odcinek. Dziękuję również Kamilowi, który stworzył dla mnie komputer. I jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat mojego komputera, zapraszam was do linku w opisie. Tam, moi drodzy, więcej informacji na temat tego, jakie potwora mam. Obczajcie też tą kartę graficzną, bo to jest, moi drodzy, naprawdę potwór. I zaraz po zakończonym odcinku wpadnijcie do Kamila, żeby zobaczyć, jak składał komputer dla mnie. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, fajnie, że jesteście, fajnie, że jest daily, jutro prawdziwe życie, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, zostawiacie łapę w górę i do następnego, widzowie, już jutro, trzymajcie się.